Tak, panie kolego, oglądasz Cyberpunka na 55-calowym OLEDzie od LG. Ale to wideo nie jest o Cyberpunku, lecz właśnie o tytułowym OLEDzie, drugi tydzień testu na wypalenie. Drugi tydzień. Codziennie ten telewizor chodził przez minimum 10 godzin. 80% to właśnie przeglądarka, no głównie YouTube i jakieś tam strony zakupowe. Żona, rozumiesz, tam jakieś ciuchy, bajery, tam buciki, wiesz, szmery, kęgery. Tak. Resztę moja trochę edycji, no w tym tygodniu trochę edycji było 4K, czyli program renderujący również dużo statycznych obrazów. Przejdźmy już sobie bezpośrednio do testu. EIZO test jest. No i zobaczmy sobie na początku czarny, no to wiadomo, że nic nie będzie. Biały, czy mamy, czy widzimy, czy dostrzegamy jakieś wypalenia. Przepraszam, że tak tyłem, ale sam jestem ciekaw, bo robię to po prostu na żywo z Państwem. Nic takiego tutaj nie widzę. Kolejny kolor. Tym razem czerwony. Na czerwonym najbardziej widać. O, nie, tutaj nie. To jest, sprawdzałem, czy ten stack pixel raczej. Subpixel jeszcze jest, ale jest dalej. No to trudno. Ale to widzisz, żeby go zobaczyć, to ja muszę tak głowę przystrawić. To nie będziesz tak siedział przy telewizorze, co ty? Ja go stąd nie widzę. Czekaj, stąd? O, jak się skupię na nim, to w ten czas. On jest tylko widoczny na czerwonym tle, także... No to słuchaj, to jest... Dobra, to już mi się w oczach mieni. Muszę... Chwileczkę. Czy mi się w oczach nie mieni oczem? Test był prawidłowy, prawda? Nie. Szczególnie tutaj ten dół, gdzie jest pasek start od Windowsa, ale nie ma nawet śladu. I inny kolor. Zielony. Ja tu nie widzę żadnych przebarwień lub wypaleń, zero. No i oczywiście niebieski, piękny niebieski, blue. Czy ta kamera troszeczkę, którą filmuję, ona trochę przebarwia na niebiesko, nie wiem czego, może to od światła. No jest to. No taka kamera, taką kamerę mam, która filmuje. Niestety, ona troszeczkę dodaje tego niebieskiego koloru, nawet dużo dodaje. Dobrze. Tutaj nie ma nic. No i to tyle, jeśli chodzi o wypalenia. I jeszcze sobie zobaczymy. No to tutaj już w porządku. Kolorki. Chciałem Państwu jakiś piękny obraz pokazać, ale to prawa autorskie. Rozumiecie Państwo, że wszystkiego nie mogę tutaj pokazać. Może jakieś zdjęcie w 8K. Na przykład w dużym formacie. Damy radę, coś? Ale zobaczcie, jak to wszystko, jakie to jest piękne. To zdjęcie się długo ładuje, bo ono jest w 8K. Niech ono się załaduje. My sobie poczekamy. Mimo, że mam gigowe łącze, 1 giga. No to widzicie, jak ono długo się ładuje. No, już się załadowało. Download wallpaper. Chyba ścięgło się. Ta tapeta, ona niby w 8K, ona jest taka jakby, ta rozdzielczość jest taka, ło. O, napis Cyberpunka, fajnie. Nie, no to myślałem, że będzie zaskoczenie, że będzie coś wspaniałego. Dobra, to jednak z internetu ta 8K to jest takie, wiesz. Pokażę Ci moje ustawienia, ja przeważnie jestem w game, bo tu jest najniższy input lag, czyli czas dostępu. Energy saving na medium. OLED Screen Server, Pixel Refresh i jeszcze tego nie użyłem i poczekam, aż inteligentny telewizor od LG powiadomi mnie, że trzeba to już użyć. Nie będę tego używał, dopóki właśnie nie dostanę tego powiadomienia. Screen Shift jest ustawiony na włączony i logo Luminance Adjustment na High, czyli na najwyższe. I teraz sobie wróćmy do, czyli ja nie zasłaniam, nie zasłaniam. I teraz wróćmy sobie do moich ustawień. OLED Light na 50, bo nie widzę powodu, by był wyżej. I tak jest już jasny.
Kontrast na 92. Trochę za duży ten kontrast, ale jakoś tak. Za to nie używam tej opcji high contrast, bo na niej by nic nie daje. Brightness 63. Sharpness 37, i tak jest kurczę ostry. Nie może być też za ostry, bo to będzie nie fajnie. Kolor 75. Myślę, że kolor 75 to jest dobrze. Niektórzy ustawiają kolor na 50, ale sygnał z komputera, może to są ustawienia NVIDII, jakoś tak wolałbym, żeby był troszeczkę więcej koloru. Wiadomo, że to wszystko zależy od sygnału. Ten sygnał jeszcze idzie z NVIDII przez amplituner Denona, który również zmienia troszeczkę kolory, zauważyłem. Chociaż nie powinien, bo tam jest pass-through, czyli bezpośrednio. Ale mam wrażenie, że on sobie delikatnie tam tweakuje coś. Dlatego ja tu mam kolor ustawiony troszkę wyżej. Nie sugeruj się moimi ustawieniami, bo każde urządzenie... nie wyjściowe, tylko wejściowe, no ma tam swoją gamę kolorów jakoś tam, jakiś tam preset ma swój, wiadomo, odtwarzasz Blu-ray czy karta graficzna w komputerze, no każdy ma inną, wiadomo, laptop, mogą to ustawienia być inne, może być inne od NVIDII, inne od AMD, rozumiesz o co chodzi. Tutaj już więcej, wróćmy sobie jeszcze do Advance, gamę ustawiłem na 2.4, jest to najbardziej optymalne dla mnie ustawienie. Color Gamut Extended, to te wszystkie te dynamiczne, Super Resolution, to powyłączałem. White Balance mam tutaj i Color Temperature na Medium. I tutaj już więcej, nic nie zmieniałem, wszystko jest fabrycznie ustawione. Color Management, tutaj nic nie zmieniałem, widzicie, zero jest. No i jeśli chodzi o te ustawienia, ja sobie jeszcze wejdę na... A już sobie wyjdzie. Przepraszam, bo coś mi tutaj znikło. Jak widzicie, high contrast na off. I teraz, jeśli chcecie sobie Państwo jeszcze zobaczyć, zobaczcie jak tam wszystko fajnie chodzi, szybko. Netflixy, nie Netflixy, ja przełączam dość agresywnie. Zdjęcia, już nie wiem, czy to pokazywałem, czy nie, takie preset. Tu są prawdziwe zdjęcia zainstalowane w tym telewizorze. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja może zbliżę. No coś pięknego, w wysokiej rozdzielczości. To są naprawdę mega zdjęcia, kolory i w ogóle wszystko. No to biały, jest biały, a nie jakiś tam, wiecie, szary. No jest po prostu szok. Może jakbym pokazał stronę... tutaj w telewizorze, żeby sobie porównać, o, jak wygląda biały, a jak wygląda biały w OLEDzie. Może ja sobie przejdę do Denona. Tak, Denon. Zbliżymy troszeczkę tutaj i włączymy tutaj nam, proszę ja ciebie, biały. No, jest różnica. Jaki to, tu jest taki, wiecie, jakby trochę czerwonawy, taki różowawy, no bo to jest, nie wiem, czy to widać, bo to jest panel IPS. I panele IPS właśnie potrafią LCD IPS wchodzić w taki delikatny róż. Tamten drugi ekran chyba też widać, czy nie widać? Widać. I on jest też taki troszeczkę różowawy. Tamten jest też na IPS-ie. No jest troszkę ciemniej, nie? Niż ten. Co ja tak tego podjaśniłem strasznie? On jest ciemniej? Jest ciemniej, zobacz. No jest. A gdybyśmy zmienili na z game na przykład na Vivid. O! Widzicie, jest taki, wpada pod o! Echo. O, tutaj jest najlepiej taka biel. Wpada pod błękit troszeczkę, bo ja mam takie ustawienia kolorystyczne. Ja preferuję właśnie ustawienie nie za ciepłe. Nie podobały mi się strasznie ciepłe ustawienia, jak ten, jak o, powiedzmy, oto, Cinema i, no przepraszam, i HDR Effect, Filmmaker, to już mi się zupełnie nie podoba. Ten obraz jest taki... taki troszeczkę zielonkawy, taki żółtawy. Ja takiego nie preferuję. O, już ten to już całkiem. Ja jednak Vivid i... No to wiecie, to jest kwestia bardzo
indywidualna. Oczywiście jutro najprawdopodobniej lub pojutrze, ja zobaczymy się w czasie, zmieścimy, bo jest weekend, zrobimy test na zużycie prądu. Znaczy test, no po prostu sprawdzimy, ile zużywa prądu. To będzie jedno odcinkowa sytuacja, bo to wiadomo, że z czasem on będzie tak samo zbierał prądu. Na pewno nie mniej. Chociaż nie wiadomo, nie wiem jak to jest. W zależności od firmy, prawda? Zmiana firmy może spowodować mniejszy pobór prądu. No i tyle. Test zdany na piątkę, to jest drugi tydzień. Oczywiście tak, powtarzam, bo tam niektórzy komentują, że to za wcześnie, ale ja powtarzam, że to codziennie, w tej chwili od 2 tygodni, po minimum 10 godzin były właśnie tego typu statek i mysz. Ja sobie tam coś robiłem, a była też sytuacja, że 6 godzin, jak mi nie było, tutaj kobieta operowała i operowała na tym dolnym ekranie, a na tym, bo sprawdziłem, bo się nic nie zmieniło, na 6 godzin było właśnie takie okno, tylko że troszeczkę inne z programu do renderowania w jednym miejscu stało przez bite 6 godzin. Nie było ruszane nic. I jak widzicie, ten pixel shift musiał zadziałać, bo tu się nic kompletnie z tym telewizorem nie stało. O, jest, jak to mówią LG, znów się udało. Pozdrawiam i polecam i do zobaczenia w następnym odcinku test na wypalenie tydzień trzeci. Gdybyś chciał wspomóc ten kanał, link w opisie i tam nawet symboliczna złotówka ratuje nas tutaj. Zapłacimy za prąd przynajmniej, rozumiem, żeby to ten test wykonać. Zapytasz również, dlaczego nie zdjąłem tej naklejki tutaj, może to będzie bardziej widać z ekranu. No, muszę ci powiedzieć, że ten telewizor będzie jeszcze stąd ruszany, bo zanim jest kolejny, tylko że LCD, i albo ten będzie zdjęty i puszczony do innego studia, a ten przypniemy tutaj na ścianę, albo ten będzie zabrany do drugiego studia, więc jeszcze nie jesteśmy zdecydowani i dlatego nie zdzieramy tej naklejki, by nie wypaprać oczywiście brudnymi palcami tej znakomitej, a wręcz niesamowitej matrycy od LG. Pozdrawiam i polecam.